Co mówią, co mówili i co myśleli ludzie w Moskwie w ostatnich tygodniach. Opowie dzisiaj o tym polski dyplomata, który został wydalony przez Kreml z Rosji, wrócił do Warszawy i będzie gościł w Układzie Otwartym. A przypomnę, ten program istnieje dzięki Państwu, dzięki temu, że go oglądacie i że go wspieracie. Szczególnie serdecznie dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają Układ Otwarty. Dzisiaj wymienię kilku z nich. Tadeusz Hełkowski, Tomasz Keller, Jakub Bruliński, Lech Ziętarski, Paweł Górecki. Serdecznie Wam dziękuję i dziękuję wszystkim pozostałym patronom. Jeśli ktoś chce z Was dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zapraszam na rozmowę. Piotr Skwieciński, dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Piotr przez ostatnie lata był dyplomatą w Moskwie, a wcześniej przez wiele lat był dziennikarzem, stąd się dobrze znamy. Piotrze, powiedz przede wszystkim, jak to było z samym wyjazdem, z decyzją o tym, że zostaniecie, że ta grupa dyplomatów zostanie wydalona, czy jak to zostało zakomunikowane, czy czułeś się zagrożony? To znaczy, od momentu, kiedy Polska wydaliła 45 dyplomatów rosyjskich, ja nie byłem pewny, że zostanę wydalony, ale tak na 80% uważałem, że zostanę. Więc zaskoczenia tutaj wielkiego nie było. Przygotowywaliśmy się, od tego momentu zaczęliśmy się stopniowo przygotowywać do wyjazdu. O samym wyjeździe to za chwilę, bo to jest ciekawa historia. I tak. Potem Rosjanie bardzo długo zwlekali z zakomunikowaniem. Oni się nie śpieszą najczęściej w takich sytuacjach z zakomunikowaniem ambasadorowi, bo procedura jest taka, że wzywa się ambasadora do MSZ-u i tam się mu wręcza tego. Ostatecznie przeszło dwa tygodnie od wydalenia tych Rosjan z Polski. Przy czym polski ambasador został wezwany do MSZ-u w tym celu w piątek, kiedy to w sobotę miał jechać i zresztą pojechał do Katynia i Smoleńska na obchody znanych wydarzeń. Można się dopatrywać w tym lekkiej złośliwości, to znaczy akurat ten termin mogli Rosjanie założyć, że jest terminem, który dodatkowo dezorganizuje, prawda, pracę ambasady. A pewnie trudno się dziwić, że nie wykorzystali tego momentu. No tak. 5 dni dali nam na wyjazd i w tego samego dnia, kiedy ambasador został wezwany do MSZ-u rosyjskiego, na ulicach dookoła ambasady, przed wszystkimi bramami, z wyjątkiem jednej, wykopano rowy. Rowy. Rowy, tak, fizycznie rowy, przy czym nawet nie starano się uwiarygodnić tego jakoś bardziej. To znaczy nie, że wykopano jeden rów wzdłuż, no jak to zwykle jest, idzie sobie rura, wykopuje się tego wzdłuż krawężnika całego, tylko takie mikrorowy, dokładnie przed bramami. Aha. I jak wykopano, tak sobie to stanęło, te rowy. Moim zdaniem, co ważne, nie wykopano tego rowu tylko przed jedną bramą, to z taką ceremonialną bramą, którą wyjeżdża sam ambasador i jego goście. No, gdyby tam wykopali ten rów, to już byłoby bardzo grubsza sprawa, to już byłoby naruszenie konwencji wiedeńskiej, bo to by oznaczało uniemożliwienie ambasadorowi poruszeń, swobodnych poruszeń, prawda? Więc na to się nie zdecydowali. Wydawałoby się w związku z tym, komuś, kto nie zna tamtejszej topografii, że o co chodzi, jaki problem, czy wszyscy mogli wyjeżdżać przez tamtą bramę. No otóż nie, bo teren ambasady polskiej w Moskwie jest podzielony mniej więcej po połowie między blokiem mieszkalnym a samą ambasadą. Jest bardzo solidny płot, taki pancerny płot, taki dokładnie, jaki jest na zewnątrz, jaki chroni ambasady, w którym to płocie nie ma bramy.
Aha. W związku z tym wszyscy ci, którzy mający samochody swoje, a ewakuacja mogła być tylko samochodami prywatnymi w bloku mieszkalnym, znaleźli się nagle w sytuacji takiej, że prawdopodobnie nie wyjadą w terminie. Mhm. A jak nie wyjadą w terminie, to co? No, to, no właśnie co wtedy? No to by znaczyło, że są od tej godziny 23:50, minut 59 tego dnia, już nie pamiętam, który to był, 13 chyba, kwietnia, znajdują się na terenie Federacji Rosyjskiej absolutnie nielegalnie. Bez I można co tytułu. Zrobić z nimi? No ja mi się, no nie badałem tego dokładnie, ale wydaje mi się, że wręcz do aresztowania. Aha. No oczywiście, że te osoby siedziałyby w tym momencie na terenie placówki, nie wychodząc stamtąd. To nie mogą wejść. Rosyjska propaganda zrobiłaby jakiś spektakl pod tytułem Bezczelni Polacy, którym dano termin na wyjazd, a nie wyjechali. A niezależnie od tego, no pełnilibyśmy rolę zakładników. To znaczy problem osób, które nielegalnie są w Rosji i znajdują się na terenie ambasady, no trzeba byłoby jakoś rozwiązać. Jak rozwiązać? Negocjacjami na wysokim szczeblu. W tych negocjacjach w zamian za rozwiązanie tego problemu Rosja od Polski czegoś by mogła chcieć. Więc i to był moim zdaniem cel tej całej operacji. To nie była czysta złośliwość. Ale dlaczego musieliście wyjeżdżać samochodami? No teoretycznie można samoloty latają. Nie można, samoloty nie latają. No tak. No można było też sobie wyobrażać też na przykład, że zostaną przysłane, nie wiem, że zostanie polskie MSZ, nie wiem, wynajmie autokary gdzieś na Łotwie i w ten sposób. Ale no nic takiego się nie stało. Zresztą wszyscy byli nastawieni na to, żeby też ratować mienie swoje, prawda? Bo to ileś rodzin, które były tam ileś lat, miały być jeszcze ileś tam lat, pozostawienie tego wszystkiego, pozostawienie również prywatnych samochodów przecież. Tak. No to nie jest byle jaka decyzja. Myśmy na przykład kupili przyczepkę jeszcze, żeby się właśnie ratować do tego samochodu. Wiele rodzin kupiło przyczepki. No i teraz nagle... No i co zrobiliście? No i... Uratował sytuację pewien pan, bardzo skromny pracownik ambasady, za to przebywający tam bardzo długo, który stworzył plan wyrwania się z tego i przedstawił ten plan i uzyskał akceptację dla tego planu. A realizacja akceptację waszą, polskiej strony, o tym mówię. Nie, oczywiście. Przed władzami rosyjskimi to było wszystko oczywiście w tajemnicy. A wyglądało to działanie w ten sposób, że pewnego pięknego dnia, to znaczy w przeddzień tego wyjazdu, nie, dwa dni przed wyjazdem, ale to nieważne. O godzinie takiej, że się zaczynał korek, z ambasady, z tego ceremonialnego wejścia, tego jednego zablokowanego, wyjechały dwie takie duże półciężarówki ambasadzkie polskie, okrążyły ten cały teren, wjechały na tę ulicę, gdzie są wyjścia, brama z bloku mieszkalnego. Dojechały tam i stanęły obok siebie, blokując całkowicie ruch na tej ulicy, co oczywiście spowodowało natychmiastowy korek i trąbienie i wszystko, co można. W tym momencie brama się otworzyła, wyskoczyło stamtąd kilkunastu pracowników ambasady, usunęli własnymi rękoma plastikowe pachołki, które tam były ustawione przez stronę rosyjską, przerzucili przez rów taki jakby quasi most pontonowy w postaci takich grubych arkuszy blachy i wszystkie samochody polskie, prywatne wyjechały po kolei stamtąd, okrążając znowuż ambasadę, tam jest ulica jednokierunkowa i wjeżdżając na jej teren z powrotem przez tę bramę ceremonialną, co do której liczono, jak się okazało, słusznie, że Rosjanie jednak jej nie zablokują. Bardzo, co tu jeszcze ważne, no to jest to, że oni... I rozumiem, że dopiero wtedy załadowaliście te samochody swoimi rzeczami. To one były w dużej mierze już załadowane pod blokiem, prawda? Okay. Bo one sobie mogły już postać na terenie ambasady, no tam już przecież nie zagrożone. Natomiast Rosjanie mieli tam, byli przygotowani jakąś tego rodzaju operację. Mieli tam przygotowany ciężki sprzęt w postaci takiej polewaczki. Powszechna opinia była taka, że tam dreszczy... Trzeba was polewać wodą? Nie, raczej nie. Raczej, że jeżeli będziemy próbować wyjechać, to że oni podjadą i zablokują z kolei wyjazd tym. Ale nie mogli tego zrobić, ponieważ zostali wcześniej zablokowani przez te nasze dwie gazele. Czyli te dwa ciężkie samochody. I bardzo charakterystyczna reakcja, mianowicie
zaraz się tam zaroiło od tak zwanych pracowników wodociągów, czyli tych ludzi od rur, który najprawdopodobniej, znaczy jak któremu tam ta pomarańczowa kamizelka się podniosła, to było widać kajdanki, no czy byli to pracownicy FSB najprawdopodobniej. I oni wyskoczyli, wydaje się, że z pretensjami do tych policjantów, tych zwykłych tak zwanych krawężników pilnujących ambasady, że co tu się dzieje i do czego tu nie dopuszczają. A ci policjanci zachowywali się na zasadzie takiej, a co my mamy tu robić? Przecież ich jest dużo, nas jest mało, a w ogóle nie mamy rozkazów dokładnie na taką okoliczność. Natomiast później, i to jest bardzo charakterystyczne, bardzo ciekawe, i to nie jeden z nich, tylko co najmniej dwóch, w odniesieniu do dwóch różnych pracowników ambasady, więc to nie jest jakby przypadek, zachowali się w ten sposób, że podchodzą, patrzą, czy ktoś widzi. Małaccy Polaki. Małaccy, od kakoj diesan zdiwaj. Ci policjanci. Tak. To rzeczywiście trochę zabawne, trochę jednak straszne, no bo nie wiadomo, co mogło się stać. Ale rozumiem, że wyjechaliście i wszyscy dojechali bez problemu. Wszyscy dojechali bez problemu. Znaczy, jakieś problemy były, ale takie zwykłe problemy związane z rosyjską biurokracją, że nie ma jakiegoś papierka czy coś takiego. Nic nadzwyczajnego. Znaczy, żadnych z kolei później prześladowań nas tam na granicy czy po drodze na granicę nie było. No dobrze, opowiedz proszę teraz, jak wyglądały te ostatnie tygodnie, ten czas wojny i przygotowań do wojny, jak się zmieniała atmosfera, czy ty to wyraźnie odczuwałeś, również jako polski dyplomata, ale też jako obserwator, no jako też człowiek, który był dziennikarzem przez wiele lat i ma na pewno dobry zmysł obserwacyjny i analityczny. W to, że wybuchnie wojna, to nie zaskoczę cię. Nikt nie wierzył nigdy do końca, prawda? Moskwa nie jest tutaj... Czy uważaliście, że Amerykanie... No bo Amerykanie zapowiadali, że ta wojna będzie, to znaczy, ja uważałem, że Amerykanie oczywiście mają rację. Ta cała koncentracja wojsk rosyjskich jest faktem, ale raczej prawie do końca byłem skłonny uważać, że to jest blef ze strony Putina, żeby coś tam wytargować innego. Takie było podejrzenie powszechne. W zasadzie dopiero tego dnia, kiedy zostały... Wbrew dotychczasowej całej praktyce przecież i doktrynie rosyjskie uznane republiki tak zwane Doniecka i Ługańska, a potem było to słynne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nad którym unosiła się już... Duch Stalina. Duch Stalina, ale przede wszystkim duch tego, że było widać i czuć, że ci wszyscy ludzie tam zgromadzeni wiedzą coś bardzo poważnego, co nie jest jeszcze mówione publicznie, prawda? I było widać ich strach też, prawda? No, od tych dwóch momentów ja zacząłem przechylać się na stronę myślących, że jednak będzie agresja, tak. że nastąpi agresja i że co więcej, że nawet a od pewnego momentu, ale to już godziny przed tym, to nawet było widać, że ta agresja będzie na pełną skalę, czy nie ograniczy się tam do Donbasu. No i tak to było przedtem. Później pierwsza reakcja, taką, którą można było wyczuć, pierwsze reakcje, które można było wyczuć, jeżeli chodzi o Moskwę, to były takie, no bardzo niejednoznaczne. Znaczy, po pierwsze, w odróżnieniu od roku 2014, kiedy został zajęty Krym, i kiedy był rzeczywisty entuzjazm w Rosji, w Moskwie, i to dawało się zauważyć, wyczuć i tak dalej, teraz entuzjazmu żadnego nie było. Absolutnie żadnego. Ta słynna Zetka, o ile w 2014 roku samochody prywatne udekorowane patriotyczną emblematyką były czymś bardzo częstym, o tyle teraz ja na prywatnym, nie policyjnym, nie strażackim, tylko prywatnym samochodzie to jeden raz widziałem. Tak? Tak. Czyli w Moskwie. Takie przekonanie, które mamy, że cały naród spontanicznie popiera i entuzjazmuje się, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Entuzjazmu tam żadnego nie było i nie ma. Raczej przygnębienie, jeżeli już dawało się wyczuć, co jest bardzo charakterystyczne. Zaraz wzrosła bardzo sprzedaż leków, które są skupowane były po prostu na zapas. Znaczy wszyscy wiedzieli, ludzie chronicznie chorzy, wiedzieli, że leków może zabraknąć. Więc leki były kupowane na zapas i sprzedaż wszystkich leków bardzo wzrosła w pewnym momencie. Natomiast to charakterystyczne,
wśród tych leków sprzedaż antydepresantów wzrosła jeszcze znacznie więcej niż wszystkich innych pozostałych leków. To też moim zdaniem o czymś świadczy. Natomiast z kolei też potencjał sprzeciwu to się tam nie wyczuwało. Ten potencjał nigdy nie był duży, a przez ostatnie lata był bardzo skutecznie zabijany. Tak, niwelowany. Bardzo chytrymi metodami, o których nawet my często nie wiemy, bo władza rosyjska potrafi to robić bardzo brutalnie, ale potrafi też tak trochę w rękawiczkach, a tym niemniej skutecznie. Na przykład, ja się tam niedawno dowiedziałem, stosunkowo parę miesięcy temu, ze zdziwieniem, że taki jeden znajomy, inteligent moskiewski, poglądów opozycyjnych bardzo, z zawodu informatyk. I on w miarę wysokiego szczebla w jakiejś kompanii, ale prywatnie. I on mi mówił, chodziłem, póki było można, chodziłem na te demonstracje, a potem przestałem, bo przestało być można. A co to znaczy w jego wypadku? To nie chodzi o to, że się bał aresztowania. Aresztowanie jeszcze wtedy tam nie groziło za coś takiego. Tylko, że oni sobie wprowadzili taki przepis, że człowiek choćby wylegitymowany, spisany w czasie takiej demonstracji, ma później zakaz wstępu na wszelkie imprezy z udziałem rozmaitych ważnych ludzi. A są targi. Branżowe targi. Dlatego jest bardzo ważne, żeby w tym uczestniczyć. A na targach może być zgłoszony do uczestnictwa już nawet nie, że Putin. Już nawet nie, że premier. No jakiś wiceminister. Wtedy wszyscy wylegitymowani na demonstracjach opozycyjnych nie mają prawa wstępu na te targi. Czyli są zabijani zawodowo. I takich historii, takich praktyk, takich uregulowań, o których my nie wiemy, ale które były tam wprowadzone w ciągu ostatnich lat, to jest dużo. Więc potencjału sprzeciwu dużego nie ma. A powiedz, na ile się zmieniły reakcje tych ludzi? Rozumiem, że tam miałeś wielu znajomych, czy kontaktowałeś się często z ludźmi ze środowisk opozycyjnych, czy myślących opozycyjnie w każdym razie. Czy ty zauważyłeś, że po tym, jak ta wojna się zaczęła, oni, nie wiem, obawiali się dzwonić, przestali się spotykać, przestali reagować? Czy w ogóle zauważyłeś zmiany ludzi zachowań ludzi na ulicach, w sklepach, w restauracjach, nie wiem? Więc jeżeli mowa o takich zawodowych rewolucjonistach, to absolutnie nie, o działaczach Memoriału, powiedzmy sobie, czy tam dziennikarzach, nie wychodzące już w tej chwili, ale powiedzmy sobie tam Nowej Gazety, czy czegoś w tym stylu, to nie, to żadne zachowania się nie zmieni. To są ludzie, którzy dokonali swoich wyborów dawno temu, są w tym bardzo konsekwentni, bardzo odważni. Oni raczej uciekną z Rosji i robią to, niż jakoś tak się poddadzą. Natomiast bardzo, bardzo to było widać wśród ludzi, że tak powiem, nie aż tak konsekwentnych w działaniach. Znaczy, czyli nie zaangażowanych, tak? Zaangażowanych w sensie poglądów swoich, natomiast nie ukrywających tych poglądów, a do tej pory przynajmniej, ale nie aż tak jak ci, jak powiedziałem, zawodowi rewolucjoniści. I tu pojawił się strach. Tu pojawił się rzeczywisty strach, który miał zresztą podstawy. No jeżeli na przykład pewien człowiek całe życie w tych kręgach liberalnych, ileś lat żył w ogóle na Zachodzie, wrócił z przyczyn rodzinnych do Rosji stosunkowo niedawno, nie miał pracy długo, wreszcie znalazł tę pracę, prawda? I zgodną jakoś ze swoim wykształceniem i tym tego. No i czy aż trafił, że do tej pracy przychodzi FSB do kierownictwa i trzeba się go wypytywać o niego. A dzieje się to dzień czy dwa po tym, jak był w ambasadzie polskiej. No to on wiąże te fakty. Tak. Nie? I tak, i się boi i na i pewien przestaje się kontaktować. Tak, na pewien czas przestaje się kontaktować, później zaczął znowuż, nie? Ale później uspokoił trochę. Ale tak, to takich przypadków jest dużo. Ja to nazywam aktywizacją stalinowskich genów. A na ile ludzie, których spotykałeś po prostu w różnych miejscach, którzy nie byli związani, po prostu normalni ludzie, mieszkańcy Moskwy, którzy jak zobaczyli, że jesteś Polak, czy usłyszeli, czy zobaczyli, czy dowiedzieli się, że jesteś Polakiem, to po wybuchu wojny
zmienił ich się stosunek i im bardziej Polska się angażowała w tę wojnę i była atakowana przez tamtejsze media, to czułeś taką zmianę stosunku do Polaka? Czułeś się tam nieswojo, czy to nie było, czy tylko widać to w telewizji? Pod koniec rzeczywiście zaczynaliśmy się czuć nieswojo, pod koniec już zdarzały się takie sytuacje. No to jakieś sytuacje raczej dotyczące ludzi i tak psychicznie niezrównoważonych, prawda? Mhm. Którzy i tak różnie się mogli zachować, ale w tym momencie zostali jakoś zaindukowani na tę Polskę. Jakieś, takie tego typu jakieś sytuacje. Jeśli chodzi o jakieś rzeczy poważniejsze, to nie. Mógłbym powiedzieć w ten sposób, że w ogóle na samym początku to było niejako odwrotnie. Znaczy akurat moja żona jakoś na samym początku wojny, na samiutkim początku, pojechała na drogówkę policyjną moskiewską, żeby tam załatwić coś tam jeszcze związanego z samochodem. To było zresztą już początki przygotowania naszego do wyjazdu, ale opowiadała później, że spotkała się tam z niesłychaną życzliwością tych pań z okienka i tej obsługi. Znaczy pań, które do tej pory były niesympatyczne, mnożyły trudności, były typową, że tak powiem, rosyjską carycą urzędniczką, prawda? A tu nagle... Ciekawe. Tego. Ona to odbierała jako ten sposób, że w ten sposób chciały przekazać, że są jakby po tej stronie. Później to się zaczęło zmieniać, niemniej nie było to nic gwałtownego raczej. Raczej to powiedziałbym w ten sposób, że najczęściej miał to miejsce, wyglądało to w ten sposób, że ktoś tam mówi, rzeczywiście bardzo złe się stały rzeczy między naszymi krajami, tak nie można tutaj, władze są, nie mają racji. W sumie, że jak to można sobie interpretować, jak bardzo chcesz, jako propolskie i proukraińskie, ale jak poskrobisz, to nie. To jest takie, rzeczywiście, że jedni przesadzają, drudzy przesadzają. Tak. Raczej to jest tego rodzaju spojrzenie. Bardzo często. A jak jest, jak jest nastawienie, czy nie można mówić o przeciętnym, ale takiej ulicy moskiewskiej do Ukraińców, do Ukrainy? Bo przecież przez lata to nie byli wrogowie Rosjan, prawda? Znaczy mówię nie o państwach, Ukraińcy, Rosjanie, to. Przynajmniej niemalże prawie ten sam naród, tak? Był z podobnymi doświadczeniami historycznymi. Czy to się stawali wrogowie, znienawidzeni ludzie, którzy nas atakują, a my się bronimy? Czy nie? Czy zachowali się racjonalnie z naszego punktu widzenia? To znaczy, są historie, których ja nie mogę potwierdzić jednak, bo nie działy się przy mnie, które mogą być tak zwaną miejską legendą, ale pokazującą coś tego, historie krążące typu jakiś blok, tam kilka pań będących w konflikcie z sąsiadem. Konflikt jest zastarzały od wielu lat. Kto tutaj miał kiedykolwiek jakąś rację, to w ogóle nie dojdziesz. Ale jest konflikt ostry od lat i nagle teraz właśnie ktoś z tych pań sobie przypomina, o Boże mój, a przecież ten tutaj to jest on Ukrainiec. To dajcie, zadzwonimy Kudanada i powiemy, że to banderowiec, nie? Mhm. Tego rodzaju historie się słyszy, ale ja przy tym nigdy nie byłem. Natomiast wiem na pewno na przykład, że jeżeli gdzieś tam w okolicach Placu Czerwonego, w centrum Moskwy, tam było dość częste takie prewencyjne legitymowanie ludzi. Jeżeli wykryli, że legitymowany jest Ukraińcem, to mógł się on liczyć z dłuższym legitymowaniem, jak również z taką kompletnie bezprawną, ale tam wprowadzoną w tej chwili procedurą przeglądania telefonu komórkowego. Co tam ostatnio oglądał, gdzie dzwonił i tak dalej. To w ogóle ludzi tam spotykało. To jest powszechne? To było dosyć częste. Dyplomatów to nie spotykało, ale cudzoziemców bez paszportu dyplomatycznego też próbowali tak robić takie rzeczy. Niesamowite. Ale rozumiem, że nie czułeś takiej atmosfery, nie wiem, ulicy takiej radykalnie antyukraińskiej czy antypolskiej. Nie. Jeżeli coś można było wyczuć na ulicy, to przygnębienie bardziej. Przygnębienie, to znaczy na początku. Przygnębienie, ulice trochę opustoszały w ogóle, ludzie bardziej siedzieli w domach.
Taka była reakcja. A potem normalną rzeczy koleją nastąpiło co? Normalizacja. Ponieważ jak sam nie dostajesz w tym momencie tego, to oczywiście życie musi trwać. I ludzie po prostu zapominają i zaczęło to wyglądać po prostu normalnie. Mhm. A czy sankcje są już odczuwalne na poziomie życia przeciętnego człowieka? Brakuje rzeczy w sklepach, ceny rosną. Jak to wygląda? Są odczuwalne właśnie na poziomie tego drugiego, co powiedziałeś, to znaczy cen. Ceny rzeczywiście rosną, często bardzo dużo, czasem kuriozalnie dużo. No, porcja pielmieni w takim barku, w takim centrum handlowym, który tam blisko tego, to ona wzrosła dosłownie dokładnie o 100%. O 100%. I inne. Tak. I to jest odczuwalne i to bije po ludziach. Ale natomiast ludzie uważają, że to jest wina naszych, znaczy rosyjskich władz, które prowadzą wojnę, czy to jest wina złego Zachodu, Ameryki, Polski, nie wiadomo kogo. Do tego zaraz przejdę. Natomiast powiem, że braków rynkowych takich, żeby tam czegoś, towarów nie było jakiegoś, coś takiego, to żeby to było jakoś dużo bardziej niż w zwykłych czasach takich moskiewskich, to ja tego nie zauważyłem. Natomiast jaki mają do tego stosunek Rosjanie? To jest też bardzo ciekawe pytanie, bo zetknąłem się z takimi interpretacjami opartymi na rozmowach z wysoko postawionymi ludźmi z administracji rosyjskiej, również prowincjonalnej. I ci ludzie mówili tak, na samym początku było źle. Na samym początku był tak zwany raskoł w społeczeństwie. Naszym zdaniem to było 50-50. Co znaczy raskoł? No rozłam. Aha. Było 50-50. Ale to było przez pierwszych parę dni. A po tych pierwszych paru dniach, jak już propaganda ta państwowa, która na początkowo, ponieważ oni też nie wiedzieli, że będzie wojna, to oni też byli nieprzygotowani do tego. Tak. I że tak powiem, zmieniali się tutaj w trakcie tego. Jak już propaganda zaczęła działać na pełną skalę, to się zaczęło zmieniać. I, co również ważne, jak do ludzi zaczęły docierać informacje o sankcjach. To jest bardzo skomplikowany temat, ale generalnie rzecz biorąc, sankcje, nieoczekiwanym skutkiem sankcji było pewnego rodzaju zwarcie społeczeństwa rosyjskiego. To znaczy przekonanie, że co by nie było, jedziemy teraz na jednym wózku. Wszyscy razem. I, co bardzo ważne, nikt spośród ludzi z tej elit rządzących czy gospodarczych tam nie ma poczucia, że mógłby zrobić cokolwiek indywidualnie on, żeby na przykład Zachód zaczął go traktować inaczej niż całą resztę. To jest, zauważmy, zresztą zupełnie inna sytuacja niż była w okresie komunizmu, kiedy to cała polityka Zachodu i Stanów Zjednoczonych to nie była polityka mówienia rządzącym w Związku Radzieckim czy w krajach demokracji ludowej komunistom, że pozabijamy was, bo jesteście bandytami. Nie. To była polityka oparta raczej na przyciąganiu. Znaczy, przejdźcie na naszą stronę. Tak. Że jeżeli spadnie, pokazujemy wam, że jeżeli padnie ten system, to wcale niekoniecznie musi to dla was osobiście oznaczać coś bardzo złego. Czy to była moralna polityka, to jest odrębna kwestia. Natomiast ona była na pewno skuteczna o tyle, że między innymi z tego względu w roku 89 w Polsce, a 91 w Związku Radzieckim, to w Polsce nikt, a w Związku Radzieckim mało kto chciał rzeczywiście walczyć w obronie tego systemu. Teraz Zachód wybrał zupełnie inną politykę, no zobaczymy, jakie ona przyniesie skutki. Trochę do oczywiście, tego, bo się stanął wobec zupełnie innej rzeczywistości. Bo wtedy nie było wojny, prawda? Tak, wtedy nie było, no była w Afganistanie, ale to co innego, prawda? No. A czy te partajtagi, ja to tak nazywam, ale te wszystkie takie wydarzenia na stadionach, tak, gdzie tłumy ludzi entuzjazmują się. Czy to są, rozumiem, że to są wyreżyserowane w dużej mierze imprezy, to nie jest spontaniczne. Nie, nie są wyreżyserowane w dużej mierze, tylko w 100%. To tak jest i tak było. To znaczy, bo to nie jest pierwsza taka impreza na stadionie na Łużnikach była. To jest, w ogóle to się działo, to jest dzień, tak zwany dzień przyłączenia Krymu. To jest rocznica
2014 roku i właśnie tej inkorporacji Krymu. Czy ci ludzie tam byli zwożeni? Tak, tam się zwozi budżetówkę, tam się zwozi pracowników ludzi z fabryk. To jest to de facto przymusowe. Czy to nie jest tak, że w całej Moskwie tego dnia były gry, zabawy, ludzie świętowali i się cieszyli? Nie. Jeszcze raz powtórzę. Entuzjazmu tam nie znajdziesz, poza oczywiście jakimiś środowiskami nacjonalistycznymi, skrajnymi. No. Czy te badania opinii społecznej o poparciu dla Putina, twoim zdaniem one są fałszowane, czy one oddają mniej więcej rzeczywistość? No bo z tego, co mówisz, to one niedokładnie się, mówiąc delikatnie, pokrywają. To znaczy, ja mam duże wątpliwości dotyczące tych badań, również i tych robionych przez socjologów, o których wiemy, że są uczciwi, ze względu na to, że no, wyobraź sobie, że jesteś Rosjaninem, siedzisz gdzieś tam w swoim domu, oglądasz te federalne telekanały, właśnie przeczytałeś o tym, że za obrazę armii rosyjskiej może grozić 15 lat i właśnie w tym momencie dzwoni telefon i ktoś ci zupełnie nieznany pyta, czy popierasz specoperację. No tak. No więc to jest, znaczy... W dużej mierze kłamią, a w dużej mierze też odrzucają, nie chcą brać udziału w tych badaniach. I znaczy procent odmów jest bardzo duży. W związku z tym ja tutaj do żadnych cyfr się nie przywiązuję. Natomiast z całą pewnością, co już zresztą już mówiłem, znaczy jest element, proces jakiegoś tam jednoczenia się wokół tej całej operacji. I no nie czarujmy się. Rzeczywiście społeczeństwo rosyjskie pokazało tutaj swoją bardzo ciemną stronę, To znaczy nacjonalistyczną stronę i imperialną przede wszystkim. A czy ci ludzie wiedzą chociaż, czy jest duża część społeczeństwa, która wie, co tak naprawdę się dzieje? No bo w dzisiejszym świecie wydaje się, że to niemożliwe, żeby nie wiedzieć, jeśli ktoś chce się dowiedzieć, tak? Włączasz, no, bierzesz telefon do ręki i zaczynasz szukać tamtej albo innej strony. Słusznie powiedziałeś, jeżeli chce się dowiedzieć. Tak. To znaczy, żeby się dowiedzieć, to już w tej obecnej Rosji to trzeba, nie wystarczy, że chcieć się dowiedzieć, tylko wykonać aktywne działania w tym kierunku. No tak, ale poznaliśmy się w czasach, kiedy już niestety... To straszne, jak długo się znamy, ale poznaliśmy się w czasach, kiedy trzeba było chcieć się dowiedzieć, żeby się dowiedzieć, i było to dużo trudniejsze, bo nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, prawda? Więc to nie wymagało to jakiejś. To nie było niezwykłe, żeby wiedzieć mniej więcej, co się dzieje. Nie widzieliśmy szczegółów, tak? To jest prawda, ale tutaj są też duże różnice. Znaczy, jeżeli mówimy o PRL-u lat 80., to ta propaganda rządowa była. Trudno, naprawdę nie sposób jej porównać z propagandą tą rosyjską, zarówno jeżeli chodzi o zakres, to znaczy wszechogarniający, tak? Zakres wszechogarniający, jak i o ostrość i agresywność. W PRL-u w latach 80. propaganda była. No to bywały jakieś takie ataki, były jakieś szczególne programy tam poświęcone opozycjonistom, coś takiego, no był dziennik telewizji. Ale generalnie rzecz biorąc, wszyscy uciekali od polityki. I to było widać też po mediach, prawda, PRL-owskich, po telewizji, po radiu, po gazetach. No nikt wtedy tego reżimu nie lubił. No, reżim sam się nie lubił. Tak. No prawda, ale nie było miejsca, w którym można było, dobra, jest taki kanał 23, gdzie można było czegoś się dowiedzieć. Nie było takiego miejsca w polskiej przestrzeni medialnej. Nie było i w rosyjskiej przestrzeni medialnej też nie ma już w tej chwili. No nie jest tak chyba, że mają wszystkie strony internetowe poblokowane, tak? Mogą wejść na strony jakieś... No ja VPN-em można oczywiście, tylko to trzeba do tego w celu wiedzieć, że jest VPN, chcieć to zrobić i tak dalej. No, wszystko... Wyobraź sobie, że w Polsce, gdyby w PRL-u był VPN, to pewnie wszyscy by sobie zamontowali to w 3 sekundy. No, w każdej wsi niemalże. Może nie w każdej wsi, ale byłoby to rzeczywiście szeroko używane. Rozumiem, że dziś tak nie jest. Nie jest. To znaczy jest... Też jest pytanie, o jakich środowiskach mówimy, rzecz jasna. Ale jeżeli traktować w tym momencie Rosję jako całość, to nie, to tak nie jest. Na koniec chciałem zapytać, tak, twoje osobiste doświadczenie. Teraz wróciłeś do Polski. No, byłeś tam dyrektorem ośrodka Instytutu Polskiego. Rozumiem, ktoś to odpowiada również za współpracę kulturową.
pewnie lubisz rosyjską kulturę. Teraz przyjeżdżasz do Polski, w której te nastroje antyrosyjskie, moim zdaniem, wzmocniły się nieprawdopodobnie. Znaczy, jesteśmy z tego pokolenia, w którym nie lubiliśmy Kremla, tak? Czyli nie lubiliśmy Sowietów Kremla, no ale Rosjanie to przecież ludzie, którzy tak samo cierpieli jak my. Wielu z nas uwielbiało literaturę rosyjską, muzykę, teatr i samych Rosjan. Teraz to się bardzo w Polsce zmienia. Jest tak silny odruch, nawet mówi się o bojkocie kultury rosyjskiej, tak? Nie czytaj, przestańmy czytać naszych ulubionych poetów czy pisarzy. Jak ty się z tym czujesz, co ty sądzisz o tym? Czy to jest, powinniśmy zacząć bojkotować całą rosyjską kulturę? Znaczy, Instytut Polski nie zajmował się popularyzacją rosyjskiej kultury w Polsce, tylko odwrotnie, polskiej w Rosji. No tak, ale jakby budowaniem mostów kulturowych, tak? Tak. No, ja powiem w ten sposób, no ja tutaj wobec tej radykalnego nurtu tego cancelingu kultury rosyjskiej odnoszę się wobec tego sceptycznie. Znaczy, również i z tego powodu, o którym mówiliśmy, to znaczy, że to powoduje, niechcianym efektem tego jest, wcale nie jest wzmocnienie opozycyjności, postaw opozycyjnych w Rosji, tylko ich osłabienie. Opowiem prawdziwą historię, która jak dobrze ilustruje to, co chciałem powiedzieć. Mianowicie w czasie wojny algierskiej o niepodległość miał miejsce, jak wiemy, wojnie niesłychanie okrutnej z obu stron, miał miejsce taki incydent, że tak powiem. Otóż grupa arabskich dziesięciolatków zabiła dziesięciolatka francuskiego nożami, zarżnęli go. Poszli z nim na plażę gdzieś tam wieczorem, w ciemności zarżnęli. Oczywiście zostali schwytani bardzo szybko, a prowadzący śledztwo byli zdumieni między innymi jedną okolicznością, mianowicie ten zabity Francuz, mały Francuz, to nie był Francuzem pochodzącym z typowej rodziny tych kolonów francuskich. Nie, on to był dziecko rodziny francuskich liberałów, w ogóle sympatyzujących z Frontem Wyzwolenia Narodowego. I sam, o ile można powiedzieć o dziesięciolatku, że ma jakieś poglądy, no miał podobne. No i w związku z tym ta żandarmeria pytała się tych zatrzymanych morderców dziesięcioletnich, a dlaczego żeście zabili akurat jego? A oni spojrzeli jak na głupich, dlaczego akurat jego? Bo inny by z nami na plażę nie poszedł. Inny Francuz. Mhm. I to jest to znaczy w jakiejś mierze, znaczy sankcje są słuszne, w sensie te sankcje bijące w gospodarkę, te ciężkie sankcje. Natomiast te sankcje dotyczące kultury, one uderzają w jakiejś mierze w tych, którzy są bardziej po naszej stronie niż po tamtej. Tak. Że tak powiem, bijemy w swoich, bo ich musimy dosięgnąć. Tak. Zwłaszcza, że to tak jak mówisz, to z tego, co mówisz, wynika, że to nie jest tak, że to jest tak, że Rosjanie nie protestują, ale to nie znaczy, że akceptują to, co się bardzo dzieje. Bardzo wielu spośród nich. W związku z tym, jakby my bojkotując rosyjską kulturę tak manifestacyjnie, no, uderzamy również w nich, jakby zniechęcamy ich do siebie, co nie jest w naszym interesie, rozmawiając tylko na tym poziomie. Aczkolwiek psychologicznie jest to bardzo zrozumiałe, ponieważ jasne, że gdzie dzieje się taka niegodziwość jak agresja na Ukrainę, że szuka się, to jest normalna psychologiczna prawidłowość, że szuka się każdego narzędzia, za pomocą którego można uderzyć w tamtą stronę, czy przynajmniej zamanifestować, której jest się stronie. To też jest zrozumiałe niejako. Tak. Wierzysz w to, że takie kulturowe linki polsko-rosyjskie da się odbudować? Wszystko się da odbudować, tylko kiedy? No, czy to jest czy mówimy o perspektywie roku, czy mówimy o perspektywie 10 lat, czy nie wiem, lat 30. Nie, to ja jestem przekonany, że jakoś to się da odbudować, natomiast szkody są ogromne. No i tutaj. I oczywiście tym szkodom przede wszystkim jest winien nie kto inny, tylko Władimirowicz Putin. Tak. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Piotr Kwieciński, dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. To wszystko na dziś. Bardzo państwu dziękuję. Subskrybujcie, oglądajcie inne rozmowy i wspierajcie na patronite.pl. Dziękuję bardzo.